Siemano, 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 zakolników TV. Otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj temat znowu versus, tak, tak, znowu versus, tym razem Duncan versus Trent. Na początek zacznijmy od Duncana. Duncan to był właśnie typ takiego bad boya, który zawsze stawiał na swoim. Jak jeszcze niejednokrotnie opowiadałem, w pierwszym sezonie był praktycznie, no, bez serca, aczkolwiek podkochiwał się w Courtney. Oczywiście z wzajemnością, ten znęcał się nad pewnym Haroldem, któremu potem dokucza wiadomo z jakiego powodu, że kopał w Courtney w eliminacji, przez co odpada z programu. Tak zrobił Harold i potem to odbijało się w stosunku do Harolda głupimi żartami robionymi właśnie przez Duncana. A jeśli chodzi o Duncana w pierwszym sezonie, jak sobie radził sobie bardzo dobrze, praktycznie prawie, że do samego końca dotarł, ale odpadł przez Zoena i jego, można powiedzieć, manię jedzenia. Niestety, no cóż, bywa i tak, aczkolwiek Duncan doszedł bardzo daleko w pierwszym sezonie. W drugim sezonie wygrał jedno zakończeń, radził sobie zajebiście, nadal był konflikt pomiędzy nim a Haroldem, aczkolwiek już mniej zaogniony, nawet w pewnym momencie był pomiędzy nimi sojusz, więc nie było wcale tak źle. Natomiast Duncan w trzecim sezonie, masakra, trójkącik miłosny i ta dziwna cała historia wokół niego, Courtney i Gwen, która ta historia, no... strasznie nie podobał mi się ten wątek, był makabryczny i uważam, że po tym wątku jego postać stała się dużo, 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 dużo gorsza. Przynajmniej mogę powiedzieć, że w mojej opinii tutaj Duncan stał się takim typem człowieka, no... No, stał się po prostu słabą postacią, w mojej opinii. By jeszcze był znośny, to daje po raz w trasie, ale było potem coraz to gorzej. Natomiast w Plejadzie Gwiazd, to już po prostu było kompletne dno, nie wiedział jak się zachowywać, nie wiedział co i jak, nie wiedział czy chce być dobrym czy złym. I jeszcze usiłował szukać miłości pomiędzy jedną a drugą dziewczyną, co już było takie meh. Jeśli chodzi o jego postać, jeszcze ten... W końcowym momencie trafił do więzienia za wysadzenie Billy Chrisa w powietrze. No, po prostu śmiech na sali. Aczkolwiek jeszcze w zemście wyspy miał bardzo fajny debiut i wysadzenie Mount Crismore. To jest jedyne, co dobrego jeszcze zrobił w późniejszych sezonach. Aczkolwiek Duncana oceniam tutaj dosyć negatywnie w późniejszych sezonach. Pierwszych trzech, ok. Plejada Gwiazd, no. A teraz Trent. Fajna postać, miła, sympatyczna. Grał na gitarze w pierwszym sezonie, naprawdę fajnie sobie radził, miał powiedzmy związek z Gwen, który niestety dość średnio przetrwał w drugim sezonie przez jego, można powiedzieć, tam liczne fobie, cóż, szczególnie na punkcie liczby 9, trudno się mówi, jeszcze dla niej, w sensie dla Gwen zawalał wyzwania w drugim sezonie, wiadomo jak to mniej więcej to wszystko z Trentem wyglądało, po czym wiadomo, wątek miosy się zakończył, on jeszcze potem należał do grupy porażkowych braci, gdzie grał też na gitarze, co jest dosyć ciekawą sprawą, aczkolwiek mogę wam powiedzieć, że Trent jako postać w pierwszym sezonie był bardzo dobrą postacią, dotarł w miarę daleko, fajnie się go oglądało, szczególnie ten wątek miłosny z Gwen całkiem spoko, aczkolwiek wiadomo, że Kendy praktycznie prawie, że go przerwała. W drugim sezonie dramatyczna postać, bardzo mocno się zatracił w tym, co robi i po prostu to był istny dramat. A jakbym miał ich obu porównać teraz, tak przejdźmy do meritum. Trent versus Duncan, pojedynek, szczerze, Duncan pod względem fizycznym może miałby większą przewagę, tak mi się przynajmniej wydaje, jak i strategicznym, Trent natomiast, z Trentem ciężko powiedzieć, bo Trent, jeśli chodzi o finałowe wyzwanie, też mógłby się wykazać, bo też nigdy nie miał takowej okazji, żeby dostać się jak najdalej do programu, aczkolwiek czy Trent dałby radę, szczerze wam powiem, ciężko powiedzieć mi, czy Trent dałby radę. Uważam, że Trent dałby radę, poradziłby sobie z finałem, jeśli chodzi o walkę z Duncanem, ale czy by wygrał, ciężko mi powiedzieć. Ja stawiam tutaj oczywiście na Duncana, w zależności jakie byłoby to wyzwanie, czy fizyczne bardziej te finałowe, czy bardziej pod kątem umiejętności taktycznej, to w zależności jakby to wszystko akurat wyglądało, sorry za kaszel, ale ten, zastanawia mnie jedna rzecz, jakie by to wyzwanie było. Jeśli chodzi o kod fizyczny zadania, to myślę, że Duncan by sobie w miarę, tutaj można powiedzieć, radził. Jeśli chodzi o zadania typowo, można powiedzieć, siłowe, to myślę, że tutaj Trent
by sobie mógł nie poradzić, bo wiadomo, Trent myślę, że bardziej taktycznie by podszedł do tematu, aczkolwiek ciężko mnie powiedzieć. Duncan zawsze stawiał bardziej na siłę niż na myślenie, aczkolwiek myślenie też stawiał. Więc tutaj walka dosyć raczej wyrównana, aczkolwiek kierowałbym wygrane w stosunku do Duncana. W sensie, że Duncan by wygrał, Trent by raczej przegrał. A jak wy uważacie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, z tej strony Uzakolników TV. Do zobaczenia i cześć! Na razie!